układzie współrzędnych zaznacz rozwiązania nierówności. Y mniejsze od 3x plus 5. No dobrze, czyli chcemy znaleźć wszystkie punkty, których współrzędne xy spełniają tę nierówność. Czyli co ta nierówność mówi? Powiedzmy, że poszukamy punktów o ustalonej współrzędnej x, czyli bierzemy jakieś x, na przykład x równe 1 i które punkty, czyli ustalamy w ten sposób prostą, prawda? Prostą pionową x równe 1 i teraz zastanówmy się, które punkty na tej prostej spełniają tę nierówność. No, y, czyli ma być mniejsze od 3x plus 5, czyli 3x plus 5 to jest 8, to jest tutaj. No i wszystkie punkty poniżej o współrzędnej y mniejszej od tego, czyli cała ta półprosta, to wszystkie te punkty spełniają tę nierówność. Czyli dla x równego 1 otrzymujemy całą półprostą, począwszy od y równego 8 w dół. No, wszystkie te punkty. No, jeżeli na przykład weźmiemy x równe 0, czyli pytamy się, które punkty na osi y spełniają tę nierówność, no to 3 razy 0 to jest 0 plus 5 to jest 5, raz, 2, 3, 4, 5. No i wszystkie punkty, prawda, poniżej tego. Jeżeli na przykład weźmiemy x równe minus 3, to y 3 razy minus 3 to jest minus 9 plus 5 to jest minus 4, raz, 2, 3, 4. No i znowuż otrzymujemy całą półprostą. No jeżeli tak będziemy kontynuować, to widać, że co my robimy? De facto musimy znaleźć punkty na prostej y równe 3x plus 5. Musimy wykreślić tę prostą i wtedy wszystkie punkty pod tą prostą, ich współrzędne spełniają naszą nierówność. Czyli tak, no wykreślmy tę prostą. Teraz, ponieważ nierówność jest ostra, tu jest ściśle mniejsze, to punkty na prostej nie będą rozwiązaniem naszej nierówności. Wobec tego ja tę prostą narysuję linią przerywaną. Więc jeszcze może kilka punktów. Współczynnik kierunkowy jest 3, prawda? Czyli jak 1 w prawo, 3 do góry. Raz, raz, dwa, trzy. Tu jestem, jeszcze mam punkt. Raz, raz, dwa, trzy. O! No i może jeszcze raz, raz, dwa, trzy. Tu. No i teraz połączę te kropki. I to jest ta prosta... Czyli to, co tu się narysowało, tak, to jest prosta y równe 3x plus 5. No i wszystkie punkty pod tą prostą są rozwiązaniem tej naszej nierówności. No, jeżeli wezmę dowolny punkt gdzieś tutaj, no to widzę, że dla tego x y równe 3x plus 5 to jest tutaj, na tej prostej. No i ponieważ ten punkt leży pod prostą, to znaczy, że współrzędne dowolnego punktu tutaj spełniają tę nierówność. Czyli rozwiązaniem tej nierówności jest taka półpłaszczyzna, która leży pod prostą y równe 3x plus 5. I ponieważ nierówność jest ostra, punkty na prostej nie są rozwiązaniem tej nierówności.